Dzień dobry Państwu. Witają Paweł Kusiak i Łukasz Wyszyński na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Szanowni Państwo, wiele mówiło się na temat energetyki atomowej. Można powiedzieć, że samo zagadnienie energetyki, energii jest czymś, co od dłuższego czasu zajmuje opinię publiczną, debatę polityczną, ale także dyskusje osób, które jakby można powiedzieć ekspercko zaangażowane są w ten proces. My dzisiaj również chcielibyśmy ten temat podjąć, stąd nasz dzisiejszy gość, Wojciech Jakubik, ekspert z zakresu energetyki, redaktor naczelny portalu Biznes Alert. Wojtku, witamy Ciebie bardzo serdecznie. Bardzo miło. Szanowni Państwo, zapraszam do obejrzenia naszej rozmowy. We współczesnej Polsce około 70% energii pozyskiwana jest z węgla. Oczywiście tutaj dane są w przybliżeniu. W całym takim naszym wachlarzu pozyskiwania energii udział energii z węgla kamiennego i brunatnego przede wszystkim sukcesywnie spada. No, na rzecz odnawialnych źródeł energii, gdzie się szacuje, że pomiędzy 15-18% całego bilansu to teraz stanowi. No i warto też odnotować, że udział, że Polska z roku na rok coraz więcej energii importuje. No i tutaj pytanie, pierwsze nasze pytanie. Czy przy takich trendach w polskiej energetyce warto jest myśleć o energetyce atomowej? Czy takie uzasadnienie ma, czy takie projekty są uzasadnione ekonomicznie i strategicznie? Nie można nie myśleć o energetyce jądrowej, mając taki miks energetyczny i trendy, o których wspomniałeś. Potrzebujemy energetyki jądrowej do stabilizacji rosnącego udziału odnawialnych źródeł energii. Te pracują w zależności od pogody, są trudne do przewidzenia. Oczywiście są prognozy, ale one się sprawdzają lub nie. Natomiast potrzebujemy stabilnej podstawy, która będzie je zabezpieczać na wypadek, gdyby nie wiało albo za mało świeciło słońce. Szczególnie dobrze pokazuje to kryzys energetyczny i taką podstawą może być energetyka konwencjonalna, na przykład węglowa lub gazowa, ale nie w warunkach coraz bardziej przyspieszającej polityki klimatycznej Unii Europejskiej, która nakłada obciążenia na wytwórców energii korzystających z paliw kopalnych. To znaczy, jeśli wrzucamy do elektrowni węgiel albo gaz, to płacimy nie tylko za wytworzenie energii z tych mediów, ale także za wytworzoną emisję dwutlenku węgla. Mało tego, płacimy coraz więcej, ponieważ zgodnie z polityką klimatyczną Unii Europejskiej presja na odejście od paliw kopalnych ma być coraz większa, dlatego cena pojedynczego uprawnienia do emisji CO2 stale rośnie, osiągając rekordowe poziomy w dobie kryzysu energetycznego. A zatem jeśli chcemy mieć stabilne dostawy energii, które nie będą wysokoemisyjne jak do tej pory, musimy postawić na energetykę jądrową. Znaczy, ja dopytam, przepraszam, jeżeli mogę tylko dopytam, jaki procent Twoim zdaniem powinien stanowić prąd z energii produkowany przez elektrownie atomowe, żeby uzyskać tą stabilność, o której powiedziałeś? Stopniowo powinniśmy zastępować energetykę konwencjonalną energetyką jądrową. Na pewno w pierwszym etapie one będą współistniały ze sobą. Nie ma mowy, aby Polska w 2050 roku nie emitowała dwutlenku węgla. Unia Europejska zgodnie z celem unijnym może będzie neutralna klimatycznie, czyli będzie wychodzić na zero z tą emisją, ale gdzie nie gdzie, szczególnie w miejscach jak Polska, dalej będzie istniała emisja, dalej będą potrzebne źródła kopalne, ponieważ nie jesteśmy w stanie tak szybko od nich odejść, więc póki co jest to węgiel, w latach 20. w coraz większym stopniu może będzie to gaz i w końcu w latach 30. pojawi się atom, który będzie stanowił coraz większy ułamek tego tortu. Według strategii energetycznej, czyli dokumentu Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku, powinniśmy sięgnąć w latach 40. około 1/5 energii wytwarzanej z energetyki jądrowej i to nie będzie ostatnie słowo. Jeżeli będziemy rozwijać już
tylko te źródła jak najmniej emisyjne, to przez jakiś czas będzie to gaz, ale on jest cały czas coraz bardziej nacenzurowanym i zaczyna przypominać sytuację węgiel. Tak jak dzisiaj rozmawiamy o umowie społecznej dla górników, za dekadę będziemy rozmawiać o umowie społecznej dla gazowników. Więc bardziej długofalowo będziemy raczej budować jeszcze więcej odnawialnych źródeł energii, będziemy potrzebowali w jeszcze większym stopniu je stabilizować i będziemy to robić z coraz mniej emisyjnymi źródłami, czyli docelowo właśnie zużyciem energetyki jądrowej. I warto też podkreślić, że tutaj mamy do czynienia z różnymi technologiami, ponieważ mamy duży atom konwencjonalny, taki znany z filmów, znany z różnych katastrof, które są bardzo mało prawdopodobne w Polsce. Natomiast są nowe technologie, na przykład atom w ciepłownictwie, czy też mały atom, tak zwane SMR, czy Small Modular Reactors, które mogłyby działać tak jak energetyka odnawialna w sposób zdecentralizowany i na dużo mniejszą skalę. I rozwój technologiczny daje też nadzieję na bardzo szerokie zastosowanie energetyki jądrowej. I rozmawiając z naukowcami, mam też świadomość, że dobrze sobie zdajecie sprawę, tak samo pewnie jak widzowie, że wejście w energetykę jądrową to jest przeskok naukowy do całkiem innej ligi, w której są Stany Zjednoczone, Japonia, Korea Południowa, najwyższe gospodarki na świecie. I z tego punktu widzenia także warto patrzeć na energetykę jądrową jako wejście do ekstraklasy technologicznej. Znaczy, no, chyba tak naprawdę to, co powiedziałeś na końcu, wywołuje od razu konieczność postawienia następnego pytania, no bo na pewno można odnieść wrażenie, że w tej dyskusji, która toczy się u nas w kraju, są też takie głosy, że energetyka atomowa staje się już passé, tak? W sensie, że jakby pojawiają się informacje, że właśnie te najbardziej rozwinięte państwa świata w jakimś sensie będą od tej energetyki odchodzić. No ale przeczą też temu jakby liczby, do których możemy dotrzeć. Według raportu o stanie światowego przemysłu jądrowego w bieżącym roku na świecie działało około 415 reaktorów. To o 22 mniej, co prawda, niż w roku 2011. Jest informacja o tam około 30 znajdujących się w tak zwanych magazynach, ale aż 53 jednostki są w budowie. No, trzeba zaznaczyć, że przede wszystkim w Chinach i w Indiach. Według tego samego raportu obecnie 33 państwa posiadają reaktory jądrowe, ale jest też informacja, że tylko 14 z nich nadal aktywnie wdraża tą technologię. No i myślę, że jakby to jest też pewna podstawa do tego, żeby zastanawiać się, bo wspominałeś, że mówimy lata 30, lata 40 XXI wieku. Czy to nie jest też trochę tak, że my jakby wsiadamy do pociągu, który już dawno gdzieś pojechał i chcemy się zaczepić na technologię, która, nazwijmy to, ci, którzy nam ją sprzedadzą, będą ją za jakiś czas wycofywać, a ona u nas mogłaby jeszcze przez jakiś czas pofunkcjonować, więc no jakby obok tego pytania, no to myślę, że zasadnicza kwestia, to chciałbym się od ciebie dowiedzieć, no jacy tak naprawdę dzisiaj są ci najważniejsi gracze na światowym rynku energetyki jądrowej, no i w kontekście tego mojego pierwszego pytania, jak oni widzą przyszłość tej energetyki, nie tylko jako czegoś, co mogą sprzedać w tym nam, ale także u siebie w państwach. Zacznę od tego, że opinie, które mówią, że atom jest passé, same stają się passé w obliczu kryzysu energetycznego. Nawet Komisja Europejska pod presją właśnie kryzysu przyznała, że osiągnięcie neutralności klimatycznej Unii Europejskiej, które jest celem strategicznym wspólnoty, nie jest możliwe bez energetyki jądrowej stabilizującej odnawialność źródła energii. Nie jesteśmy gotowi na pełną transformację energetyczną, miks, w którym mamy same źródła odnawialne. Nie da się tego dzisiaj zrobić, to nie znaczy, że nie będzie się dało, natomiast stabilne źródła, które przy tym są zeroemisyjne, przydają się każdej gospodarce, przydają się w ramach realizacji polityki klimatycznej i będą potrzebne w nadchodzących latach, także ze względu na bezpieczeństwo dostaw. I widać to w stanowisku Komisji Europejskiej, widać to w dyskusjach europejskich o tym, jakie technologie wspierać, jakie nie. Do niedawna był taki hura optymizm w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii. Rzeczywiście pojawiały się takie głosy, że ktoś chce nam sprzedać te odnawialne źródła energii, na nich zarobić jeszcze u nas, bo gdzie indziej niekoniecznie już będą miały miejsce na rynku, bo będzie na przykład przesycony. Można tak powiedzieć o energetyce gazowej w tym momencie, że jeśli za mocno pójdziemy w gaz, to faktycznie zostaniemy z aktywami osieroconymi, bo nie będzie zaraz dla niego miejsca, tak samo jak dla węgla już praktycznie nie ma. Tutaj faktycznie może tak być, ale atom, energetyka odnawialna to są
technologie przyszłości. Są kraje, które z powodów aksjologicznych odrzucają energetykę jądrową. To przede wszystkim Austria i Niemcy w Unii Europejskiej. Jednak nawet one ustąpiły nieco w obliczu kryzysu energetycznego. Bierzemy, co się da. W Niemczech odnowiła się dyskusja o tym, czy jednak nie zostawić trochę atomu w miksie dla bezpieczeństwa właśnie. Francja chce zbudować 6 nowych reaktorów. Nie chodzi o uzupełnianie starej floty jedynie, ale też o budowę nowych mocy. Po tym, jak jeszcze kilka lat temu Emmanuel Macron jawił się jako taki właśnie mesjasz źródeł odnawialnych, chciał zrobić francuskie Energiewende, no wszedł do biura, porozmawiał trochę z ludźmi z tak zwanego Deep State, no i zrewidował swoje poglądy bardzo szybko. Polska chce mieć 6 do 9 gigawatów, Ukraina chce wymieniać stare bloki na nowe z Amerykanami, więc jest zapotrzebowanie. W całej Grupie Wyszehradzkiej są plany budowy nowych reaktorów jądrowych i zobaczymy, gdzie ta dyskusja nas zaprowadzi. Jest coraz większa otwartość na dyskusję o atomie właśnie ze względu na kryzys energetyczny wynikający z niedoboru wszystkiego, w tym mocy wytwórczych, czyli właśnie elektrowni, które są dostępne wtedy, kiedy potrzebujemy, a nie wtedy, kiedy wieje czy świeci słońce w odpowiednim stopniu. Jeśli do tej dyskusji dodamy głównych graczy, to oni też są zainteresowani rozwojem energetyki jądrowej, chcą na niej oczywiście zarobić, natomiast wraz ze współpracą jądrową idzie kooperacja w sektorze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, dlatego wybór dostawcy ma takie wielkie znaczenie i mamy bardzo duże menu tych dostawców. To są oczywiście kraje z pierwszej ligi technologicznej, USA, Korea Południowa, Francja, Chiny, Rosja i od razu jako kraj członkowski Unii Europejskiej i NATO możemy skreślić pierwszych dostawców z tej listy właśnie ze względów bezpieczeństwa. Chiny i Rosja odpadają w naszej części świata. Brytyjczycy dlatego mają zastrzeżenia wobec Chińczyków. Dlatego Czesi, czasami prorosyjscy w polityce zagranicznej jednak wybierają Amerykanów i dlatego Rumunii też budują na przykład nowe jednostki właśnie w ramach współpracy Westinghouse'a ze Stanów Zjednoczonych i EDF-u z Francji. No i zostają w takim razie dostawcy mniejszego ryzyka, tacy jak Stany Zjednoczone, Korea Południowa i Francja. Z punktu widzenia technologii to są podobne rozwiązania, można się spierać, która oferta będzie lepsza. Natomiast z punktu widzenia podatnika one będą podobne i są porównywalne, natomiast z punktu widzenia polityki zagranicznej i bezpieczeństwa znowu w koszyku mamy różne dodatkowe elementy, które mogą przesądzić o wyborze. Amerykanie to wsparcie w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, dodatkowe połączenia w polityce bezpieczeństwa, które wzmacniają różne gwarancje, które mamy w organizacjach multilateralnych, czyli taki bypass na wszelki wypadek, możliwość współpracy gospodarczej, naukowej, militarnej związanej z sektorem jądrowym. Francuzi to jest duże przełożenie na politykę europejską. Jeszcze przed wyborem technologii jądrowej przez Polaków widać tutaj silną współpracę Francji i Polski w obronie atomu w Unii Europejskiej. Są właśnie pierwsze sukcesy, o których już wspomniałem. To też jest ciekawa perspektywa. No i zostają Koreańczycy, którzy może nie przyniosą takich korzyści politycznych, ale obiecują, że bardzo szybko zlokalizują te technologie. I tak jak Korea Południowa wzięła technologie z Zachodu i potem je zlokalizowała u siebie, teraz jest producentem atomu, to samo Koreańczycy obiecują nam i to też jest bardzo kusząca perspektywa. Znaczy to myślę, że tutaj tak naprawdę trzeba bardzo mocno podkreślić to, o czym powiedziałeś, że Polska w tej chwili jakby, no bo już myślę, że dla naszych widzów przybija się jedno, tak? Energia atomowa nadal pozostaje energią przyszłości, tak? Nasze potrzeby energetyczne, nie tylko Polski, ale też całego świata będą rosnąć i z tej perspektywy jest to na pewno nadal technologia uzasadniona strategicznie, jeżeli chodzi o rozwój państwa i jego bezpieczeństwo. No i chyba ciekawe jest to, co powiedziałeś. Jeżeli spojrzymy na całe spektrum dostawców, to w obecnej sytuacji geopolitycznej Polski mamy na rynku 3. No i tu można szukać bardzo wielu analogii, tak? No bo bardzo podobni dostawcy są oferowani Polsce, na przykład w przypadku sprzętu wojskowego. Czołg podstawowy Koreańczycy również proponowali. No wiemy w tej chwili, że decyzja jest o zakupie technologii amerykańskiej. W przypadku technologii dla marynarki wojennej, no też oczywiście potencjalnie ta gama jest technologiczna jest szeroka, ale no widzimy, że przy tego typu zakupach czy inwestycjach będzie decydował też, nazwijmy to też, ta perspektywa polityczna i strategiczna. I chciałem się tylko ciebie dopytać, no bo chyba oczywistym jest dla nas, że wybór to są też pewne możliwości gospodarcze, naukowe i ekonomiczne.
Czy są jakieś w ogóle dane czy szacunki, na ile na przykład taka inwestycja, budowa elektrowni atomowej przekłada się też właśnie na rozwój gospodarczy państwa czy regionu? Okej, żeby nie robić laurki takiej atomowi, to zastrzegam, że każdy projekt jądrowy w Unii Europejskiej jest opóźniony i przekracza budżet. Jest tak, przez wyśrubowane regulacje bezpieczeństwa trudno się dziwić, po Fukushimie, po Czarnobylu muszą być takie regulacje, one gwarantują, że nam atom nie wybuchnie w środku kraju. Abstrahując już od faktu, że wszędzie dookoła Polski jest ten atom, więc niebudowanie elektrowni jądrowej nie zmniejszy ryzyka. Natomiast są te opóźnienia, są przekroczenia budżetu i tutaj też ma znaczenie, jaką umowę podpiszemy, jak szybko ją podpiszemy, do czego zobowiążemy wykonawcę, jak bardzo on wejdzie finansowo w ten projekt. Ale to jest do ułożenia. To się da zrobić, jeżeli będzie wola polityczna w Polsce po 30 latach dyskusji po upadku Żarnowca, to będziemy w stanie mieć ten pierwszy reaktor w 33 roku. I wtedy efekt gospodarczy może być istotny. Tak samo jak słyszymy o zielonych miejscach pracy powiązanych z energetyką odnawialną, które powstają już teraz, na przykład w sektorze fotowoltaiki rośnie ilość producentów. Tak samo energetyka jądrowa tworzy nowe miejsca pracy podczas budowy, podczas obsługi. Warto spojrzeć na elektrownię jądrową trochę szerzej, bo mamy tak zwaną wyspę nuklearną, czyli ten teren, w którym jest ta sól energetyki jądrowej, cała instalacja, która jest tworem z przyszłości, najnowocześniejszym zestawem instalacji, jakie mamy naprawdę na kuli ziemskiej, ale dookoła tego są elementy konwencjonalne, bardzo dobrze znane polskim firmom, które mogą być dostarczone i obsługiwane przez Polaków, przez naszych inżynierów. Jeżeli energetyka jądrowa będzie rozwijać się na dużą skalę, można sobie wyobrazić, że powstaną kierunki studiów powiązane z energetyką jądrową i przez to powiązane nie tylko z wytwarzaniem energii, ale też z medycyną, z sektorem militarnym. To jest właśnie to wejście do następnej ligi technologicznej, ponieważ wokół atomu powstaje cała nowa gospodarka i w planach rządu polskiego słyszymy o tym, że program polskiej energetyki jądrowej ma przynieść dziesiątki tysięcy miejsc pracy oraz wzrost PKB dodatkowy wynikający z faktu, że tu przecież jest strasznie dużo betonu, strasznie dużo metali, które trzeba będzie zapewnić, wielkie inwestycje towarzyszące, no i właśnie miejsca pracy, a także szanse na to, że nasza nauka pójdzie do przodu dzięki temu, że już teraz mamy reaktor doświadczalny Maria pod Warszawą, a mając takie reaktory naprawdę możemy szukać różnych ciekawych rozwiązań, a niektórzy twierdzą, że nawet sobie wzbogacać paliwo jądrowe pod broń jądrową, ale oczywiście Polska jako członek, jako kraj podpisany pod traktatem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej raczej tego nie będzie robić. To jest, zresztą kiedy zaczęto budować elektrownię w Żarnowcu, to już to się nie udało, ale już takie kierunki, już takie przestawianie gospodarki na wykorzystywanie szans związanych z posiadaniem elektrowni atomowej wtedy się zaczęły, no ale jak wiemy, jak się skończyły. Wracając do graczy, którzy są na rynku, no zwróciłeś uwagę, że tak naprawdę dla Polski mamy opcję Stany Zjednoczone, technologia amerykańska, technologia francuska i technologia koreańska, ale przygotowując się do tej rozmowy, tak jak analizowałem informacje, to wydaje się, że nasi decydenci wskazują, że tutaj faworytem są Amerykanie. No, trafiłem na takie komunikaty, że planuje się 6 reaktorów, no i one w latach 40. nawet 1/4 energii miałyby dawać, a pracować mogłyby do lat 60. albo nawet dłużej. No i teraz pytanie, czy ta współpraca z Amerykanami twoim zdaniem przy budowie elektrowni atomowej jest już przesądzona, czy to jest pewnik, czy mimo wszystko ta opcja francuska i opcja koreańska jest na stole, bo nie przypuszczam, żeby możliwe to było jakiś mariaż i korzystanie z dwóch technologii jednocześnie przy tych kosztach. No i pytanie, no i jakby idąc dalej, no czy jak ta współpraca z USA może wyglądać, tak? Jakie mogą być jej wady i zalety? Mamy pewne doświadczenia przy zakupie sprzętu wojskowego. One są ambiwalentne, tak? Jedni je chwalą, inni zwracają uwagę, że na przykład offset przy F-16, że nie zawsze ta współpraca amerykańska jest takim transferem technologii, jak mogłoby się to wydawać. Zacznijmy od tego, że polskie oczekiwania są ściśle sprecyzowane i to odróżnia obecną sytuację od poprzedniego podejścia jeszcze 10 lat temu, czy nawet więcej już prawie. Natomiast wiemy, że chcemy mieć reaktor typu PWR, czyli reaktor
wysokim ciśnieniem określony, który już wskazuje nas na tych dostawców, o których mówiłem. Wiemy, że chcemy mieć jednego dostawcę technologii reaktora, czyli mariaże są możliwe, ale w innych obszarach, czyli na przykład firma z danego kraju dostarczyłaby technologię reaktora, bo ma być jeden dostawca, ale ktoś zająłby się na przykład paliwem. I to jest rozstrzygnięcie, które daje szansę na połączenie tych sił z różnych krajów, gdyby doszło właśnie do jakiegoś mariażu. Ale sam reaktor będzie od jednej firmy. No i mamy trzech dostawców z USA, z Korei i z Francji i Amerykanie są najdalej w dyskusji na ten temat z tego względu, że w 2022 roku mają przedstawić kompleksową ofertę dla rządu polskiego, która ma zawierać propozycję zaangażowania finansowego poprzez bank Exim Bank, amerykański specjalne narzędzie, które służy finansowaniu projektów poza granicami Stanów Zjednoczonych. Podobny model został zastosowany właśnie w Rumunii, gdzie Amerykanie partycypują w kosztach elektrowni jądrowej. To jest bardzo ważne z punktu widzenia terminarza i kosztów, które w Unii Europejskiej bywają przekroczone. Natomiast w zgodzie z przepisami unijnymi musimy przeprowadzić przetarg. Nie możemy powiedzieć dzisiaj, że wybieramy kogoś i nawet ta umowa z Amerykanami, która zakłada przedstawienie oferty, nie zobowiązuje nas do wyboru Amerykanów. Ja mam swoje typy. Wydaje mi się, że jest duża szansa, że wybierzemy Amerykanów. Na to się chyba zanosi, natomiast nie możemy tego powiedzieć w zgodzie z prawem unijnym. Musimy wybrać najlepszą ofertę, musimy posłuchać innych dostawców. Oni nie zasypiają gruszek w popiele. Koreańczycy przekonywali mnie w wywiadzie właśnie w moim portalu, że ich technologia jest najlepsza, że oni też się zaangażują finansowo. Francuzi, z którymi rozmawiałem, też mówią, że zaangażują się finansowo i że są w stanie nawet szybciej zrealizować te inwestycje i dać większy tak zwany local content, czyli zaangażowanie kapitału krajowego w rozwój energetyki jądrowej. Są już pierwsze umowy Francuzów z firmami polskimi, takimi jak Rafaco, które faktycznie mogłyby zarabiać na współpracy przy budowie atomu w bardzo dużym stopniu, bo te elementy pozajądrowe są bardzo podobne do elektrowni konwencjonalnych i nasi inżynierowie są w stanie to udźwignąć. A w przyszłości mogą się przekwalifikować i zarabiać też na tych częściach jądrowych. Więc wydaje mi się, że Amerykanie mogą z wielu powodów być polskim wyborem. Niekoniecznie tak będzie i nawet jeżeli zmienimy zdanie za chwilę, to jeszcze nie jesteśmy zdeterminowani, by wybierać Amerykanów. Więc piłka jest po stronie dostawców. W 2022 roku musimy dokonać wyboru. Jeśli nie dokonamy, możemy zapomnieć o atomie w 2033 roku. I tak jest to ambitny termin. I tak powinniśmy mieć atom w latach 20. Nie będziemy mieli, więc będziemy gazować i będziemy za to płacić też w polityce klimatycznej. Plusy i minusy wyboru amerykańskiego. Plusy są oczywiste w sektorze bezpieczeństwa polityki zagranicznej. Wiązanie się z Amerykanami wspomagające te więzi w ramach NATO, w ramach innych relacji multilateralnych jest przydatne z punktu widzenia polityki zagranicznej, kiedy mamy coraz większą niestabilność, coraz większe ciążenie amerykańskiej polityki ku Azji. To jest też offset polityczny. Natomiast firmy amerykańskie są bardzo mocno zaangażowane w Polsce, tak jak mówiliście, w sektorze obronności, tak, ale nie tylko. Mamy sektor wysokich technologii, digitalizację, cyfryzację. Tam wszędzie widać firmy amerykańskie. Nie będę ich wymieniał z nazwy, ale cały czas podpisujemy jakieś umowy z Amerykanami, nawet w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, więc widać, że jest szansa na ściągnięcie tutaj Amerykanów. Jeżeli postawimy tylko na Amerykanów, no to może się okazać, że zostaniemy naprawdę potraktowani jako junior partner. To jest to ryzyko, że nie wykorzystamy szans na offset, ponieważ za bardzo odpuścimy w nadziei na to, że przyciągniemy do siebie Amerykanów. Natomiast mądre negocjacje, które będą realizowane w zgodzie z polskim interesem, powinny zagwarantować, że na przykład udział Amerykanów przyniesie korzyści gospodarcze i polityczne. Każdy inny partner też powinien wnieść jakiś offset, nie tylko same reaktory, bo tylko ktoś ignorujący całe otoczenie międzynarodowe, całą sytuację polityczną, pandemiczną, gospodarczą na świecie będzie twierdził, że chodzi tylko o trochę więcej energii w systemie. To jest sprawa dużo większa niż więcej elektrowni. No właśnie, tak naprawdę w tym momencie musimy pamiętać o tym, o czym powiedziałeś. To jest inwestycja bardzo wieloletnia. Tutaj pewnie można zakładać, podobnie jak w przypadku takich dużych inwestycji strategicznych dla sił zbrojnych, że no, nawet nazwijmy to ci, którzy będą na drugim i trzecim i dalszych miejscach, nie poddadzą się od razu, tak? No bo to nie jest tak, że można powiedzieć, że to jest tylko, tak jak powiedziałeś, jeden dostawca. Tych dostawców może być
kilku oczywiście jest wybrany ten najważniejszy partner, który dostarcza ten core technologiczny, no ale znowu, tak samo sytuacja bezpieczeństwa czy geopolityczna w regionie i w ogóle cała sytuacja Polski, no w dłuższej perspektywie czasu może ulegać jakimś zmianom, więc to pewnie też będzie jakaś, nazwijmy to całościowo, nie mówię technologicznie, tylko tak bardziej infrastrukturalnie, politycznie architektura otwarta, która no, będzie musiała też dopuszczać pewne nowe rozwiązania i technologiczne, i nowe uwarunkowania polityczne, jeżeli oczywiście takowe się pojawią. Wiem, że już wspominałeś o tym, znaczy zahaczyłeś o temat Niemiec, tak? Mówiąc o tym, że jakby nazwijmy to w ostatnich latach, no już rząd byłej kanclerz Niemiec, Angeli Merkel, no był jednym z głównych sceptyków energetyki atomowej. I pytanie jest takie, czy twoim zdaniem w ogóle Unia Europejska jakby jednoznacznie też określi się, jeżeli chodzi o energetykę atomową, powie tak, atom tak, to jest przyszłość, czy możemy tutaj jakby nadal dostrzegać, że no jednak nasz główny partner ekonomiczny, czyli Niemcy, no będą jednak forsowały inne rozwiązania i czy to się może twoim zdaniem przełożyć jakoś na brak spójności, czy też stanowiska Unii Europejskiej wobec tego typu projektów, no a dobrze wiemy, że no ten projekt, na pewno temu projektowi będą się też bacznie przyglądały państwa członkowskie wspólnoty. Jeszcze odchodząca kanclerz Angela Merkel powiedziała, że ona nie jest w stanie powstrzymać woli kilkunastu państw europejskich, które zachciały reaktorów jądrowych, więc ona ustępując już podsumowała niejako tę dyskusję po tym, jak komisja stwierdziła, że atom jest niezbędny. Komisja nie stwierdziła tak bez powodu. Wypadkowa interesów państw członkowskich sprawiła, że atom przetrwał, będzie mógł liczyć na wsparcie finansowe w Unii Europejskiej, czyli jeżeli Polska opracuje na przykład z Amerykanami czy Francuzami jakiś model wsparcia, to zostanie on zatwierdzony przez komisję, w której będzie musiał zostać przedstawiony do zatwierdzenia, więc to jest niezbędne minimum do tego, żeby obniżyć koszty, żeby zrealizować ten projekt na czas i to już jest, wydaje się, przesądzona dyskusja, ponieważ kryzys energetyczny przesądził o tym, że potrzebujemy stabilnych dostaw. Bierzemy to, co jest. Jeżeli niektórzy mówią o tym, że zostajemy dłużej przy węglu, nawet w Polsce są też takie głosy, no to już lepiej wpuścić ten atom albo nie wyłączać tego, który jest, szczególnie, że nie jesteśmy gotowi do stabilizowania w pełni odnawialnych źródeł energii. Może kiedyś będą gotowe na wielką skalę magazyny, które pozwolą działać odnawialnym źródłom bez zabezpieczenia atomowego, ale są też inne argumenty za energetyką jądrową. Jeśli spojrzymy na mapę gospodarczą Unii Europejskiej, widać już rodzące się nowe centra przemysłowe wokół wodoru, wokół dużych punktów wytwarzania energii, często ze źródeł odnawialnych, coraz częściej. I atom może być uzupełnieniem tej układanki. Jeżeli z punktu widzenia Polski rozwój centrów gospodarczych opartych o OZE i wodór będzie w dużej mierze toczył się poza naszymi granicami, bo jesteśmy w powijakach, powoli nam idzie offshore, powoli nam idzie rozwój odnawialnych źródeł energii i wodór też wygląda na to, że będzie nam szedł powoli, no to właśnie atom może być tym komponentem, który nam wyjdzie, który sprawi, że te centra gospodarcze też będą powstawać w Polsce, że tak jak kiedyś mieliśmy centralny okręg przemysłowy, nie do końca udany, z małym czasem, niestety historia przerwała ten wielki proces modernizacji, tak teraz atom może być jednym z kilku narzędzi, które sprawią, że Polska będzie miała tanią energię, że Polska będzie przyciągać inwestycje, że będą tutaj miejsca pracy i że nie będziemy montownią cudzych technologii, tylko właśnie ta technologia zostanie zlokalizowana i da kolejny napęd do rozwoju gospodarczego, naukowego, technicznego. Wspomniałeś wcześniej, że zarówno Unia Europejska zaakceptowała w pewnym sensie, na nowo przewartościowała sens energii atomowej, tak samo Niemcy. Zwróciłeś również uwagę, że Niemcy zastanawiają się, czy nie wydłużyć funkcjonowania tej chyba ostatniej już elektrowni atomowej, która miałaby być zamknięta w tym roku. A jaki jest twój stosunek do takiej tezy obecnej w naszej debacie publicznej, publicystycznej takiej tezy, że no, Zielony Ład, czy to niemieckie Energiewende, to jest pewien projekt nie tylko energetyczny, ale również geopolityczny, geostrategiczny, który ma być również narzędziem, przebudowy porządku politycznego
w Europie w duchu no, jakichś interesów konkretnych. Czy uważasz, że no i w tym kontekście polskie zaangażowanie w atom jest w sprzeczności z tymi projektami, które docelowo mają inny typ, mają promować inne typy energetyki, o których też tu mówiłeś. Co o tym sądzisz? Czy uważasz, że to jest jednak no, na potrzeby publicystyki takie myślenie promowane, czy coś jest na rzeczy i reasumując, rozwój przez Polskę technologii atomowych nie wszystkim w Europie będzie się podobał? To jest teza bardzo publicystyczna, upraszczająca rzeczywistość i pokazująca czarno-biało zmiany technologiczne ostatnich kilkudziesięciu lat. A jak wiemy, nauka to jest zjawisko obiektywne, to co uda się naszym naukowcom potem przekazać inżynierom, to też są fakty potem ekonomiczne. I faktem ekonomicznym jest obniżka kosztów energetyki odnawialnej wynikająca z faktu głębokich subsydiów wieloletnich, które zaczęły się właśnie w Niemczech. Jest to polityka kiełkująca od lat 70. XX wieku, wykiełkowana z ruchów antyjądrowych, takich, które sprzeciwiały się broni jądrowej, parasolowi nuklearnemu NATO. Teraz te ruchy antyjądrowe promują energetykę odnawialną jako bezpieczne źródło. No właśnie, ale to źródło nie jest wciąż jeszcze bezpieczne na tyle, żeby dać stabilne dostawy energii. Z kolei atom też przeszedł proces technologiczny. Nie ma reaktorów takich jak w Czarnobylu nigdzie na świecie. Nie ma takiej sytuacji sejsmologicznej w Europie jak na przykład w Fukushimie, więc można przedstawić publicystycznie czarno-biały obraz, w którym mamy zwolenników OZE i atomu, którzy walczą ze sobą, ale z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, z punktu widzenia bezpieczeństwa dostaw kraju, to są technologie uzupełniające się, komplementarne, które można pogodzić, bo nie można odmówić Kowalskiemu chęci obniżki cen na rachunkach za energię elektryczną z pomocą fotowoltaiki. Nikt nie kazał tym ludziom masowo instalować fotowoltaiki w Polsce. Po prostu jest to opłacalne ekonomicznie, czasami też wsparty subsydiami sposób na obniżkę rachunków i koniec. I to jest obiektywny trend technologiczny. Energiewende, rozumiane jako właśnie taki podbój z pomocą odnawialnych źródeł energii, już się zakończyło, bo OZE już potrafią działać na rynku w sposób opłacalny. Natomiast potrzebujemy pewnej korekty, pokazał to kryzys energetyczny. Nie jesteśmy w stanie tak szybko dojść do tej wizji 100% zielonej, w której mamy same źródła odnawialne. Potrzebujemy zabezpieczenia, nie mamy jeszcze magazynów, a zatem mogą to być reaktory jądrowe. I tak jak interesy gospodarcze Niemiec czy Austrii faktycznie kazały sekować technologie konkurencyjne względem odnawialnych źródeł energii, tak kryzys gospodarczy, kryzys, który nas czeka, kryzys energetyczny, który już widzimy, będzie coraz mocniejszym argumentem do rewizji tego stanowiska, do przypomnienia sobie, że w tym trójkącie klasycznej, naukowej definicji bezpieczeństwa energetycznego jest nie tylko środowisko i efekt ekonomiczny, ale właśnie też bezpieczeństwo, twarde bezpieczeństwo. I chociażby Bundeswehr miała takie raporty jeszcze kilkanaście lat temu, które pokazywały cały czas energetykę konwencjonalną i jądrową w miksie Niemiec. Dlaczego? Ponieważ wojskowi pamiętali o bezpieczeństwie, a my troszkę w Europie, tak samo jak z rynkiem usług kiedyś, przed kryzysem ekonomicznym w 2008 roku, teraz przed tym kryzysem gospodarczym, który już nadchodzi, zapomnieliśmy, że potrzebujemy stabilności dostaw, że rynek sam wszystkiego nie załatwi, że realizacja jednego celu klimatycznego, jak redukcja emisji CO2, może być sprzeczna z celem zwiększania udziału OZE w obecnych warunkach technologicznych, bo zwiększamy udział OZE, ale nie jesteśmy w stanie ich zabezpieczyć inaczej niż energetyką konwencjonalną, więc tak naprawdę zwiększamy, a nie zmniejszamy emisję CO2 i to widać w danych na temat Niemiec, które zwiększają zużycie gazu i węgla po to, żeby w sytuacji kryzysu energetycznego stabilizować OZE. Więc widząc te obiektywne realia, mamy jak najwięcej argumentów za tym, żeby rozwijać energetykę jądrową, albo chociaż utrzymać tę, która jest. Bardzo dziękujemy Ci jakby za te wszystkie informacje i odpowiedzi. Mamy nadzieję, że dla naszych widzów jest to tyle interesujące, że pozwalam właśnie spojrzeć, tak jak wyczytałem na Twoim blogu, tak? Znaczy, żeby informacje, które docierają nas dotyczące energetyki, nie były czasami upraszczane, żeby nie budować jakichś dużych uogólnień, nie szukać rozróżnienia czarne-białe, tylko rzeczywiście spojrzeć na ten problem z takiej
całościowej perspektywy, gdzie mamy zarówno interesy ekonomiczne kraju, interesy ekonomiczne Polaków, gdzie mamy oczywiście dbałość o środowisko naturalne, ale gdzie myślimy też po prostu o szerszym kontekście geopolitycznym, bezpieczeństwa kraju, bezpieczeństwa całego kontynentu. No i z tej perspektywy możemy chyba powiedzieć, że polska energetyka atomowa to jest swego rodzaju strategiczny projekt dla Polski. Tak wspominałeś centralny okręg przemysłowy. No dla nas na Pomorzu na pewno w podobnym historycznym okresie jest budowa Gdyni, ale jakby no, to są właśnie takie projekty, które spowodowały, że jakby jako kraj mieliśmy impuls do tego, żeby w niełatwych czasach się rozwijać i to, co również powiedziałeś, żeby starać się właśnie wejść do tej ligi państw, które no nie tylko są dostarczycielami podzespołów, ale też myślą o tym, żeby siedzieć przy stole tych integratorów technologii. No, mamy nadzieję, że tak naprawdę będziemy obserwować ten proces i będziemy mieli również możliwość, okazję zaprosić Ciebie do dokumentowania tego, jak ta sytuacja będzie się rozwijała. Szanowni Państwo, naszym gościem był Wojciech Jakubik, ekspert z zakresu energetyki, redaktor naczelny portalu Business Alert, więc zachęcamy też do obserwowania i śledzenia jego publikacji. Jeżeli spodobał się Wam nasz materiał, to również prosimy o komentarz, może jakieś pytania, na które nasz ekspert również będzie w stanie odpowiedzieć. Zachęcamy także do subskrybowania naszego kanału i zapraszamy Was już na pewnie kolejny materiał, który za jakiś czas również się ukaże. Wojtku, jeszcze raz dziękujemy, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Dziękuję bardzo.